Dzień dobry Państwu. Mówi Piotr Skubisz, reprezentuję Tygodnik Spraw Obywatelskich, a także Instytut Spraw Obywatelskich, który zorganizował dzisiejszą debatę. Jest to kolejna debata poświęcona tematowi spalania biomasy leśnej, wykorzystaniu tejże w produkcji energii, głównie energii elektrycznej. Myślę, że to jest ten wątek, na którym się skupimy. I też będziemy, myślę, orbitować, że tak powiem, wokół tematu dyrektywy RED, czyli dyrektywy o promowaniu i stosowaniu odnawialnych źródeł energii, która ma bardzo mocny wpływ na ten temat. Dzisiejszymi gośćmi będą Jędrzej Kasprzak, to jest prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych, pan Augustyn Mikos z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, pan Tomasz Majerowski, Dyrekcja Generalnych Lasów Państwowych oraz Radosław Omachel, dziennikarz Newsweeka Polska. I poproszę najpierw pana Radosława o zaprezentowanie prac nad artykułem, który dotyczył tego tematu. Dzień dobry Państwu. Jestem dziennikarzem ekonomicznym, więc moje podejście było bardziej gospodarcze do tego tematu. Próbowałem opisać tą dyskretną grę popytu i podaży na rynku biomasy, bo trochę się na tym rynku dzieje w ciągu ostatnich 12 miesięcy szczególnie. No cóż, mamy taką sytuację, że rząd podejmuje w tej chwili próby przeforsowania przepisów, które zapewnią gospodarstwom domowym dostęp do nieco tańszego ciepła systemowego. Trwają prace nad stosownymi przepisami. A powód jest taki, jak opisał niedawno jeden z lokalnych dzienników w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie ceny ogrzewania systemowego z lokalnej ciepłowni wzrosły od stycznia ponad 100%. Problem jest ogólnopolski i co gorsza dotyczy oczywiście osób słabiej uposażonych. Receptą na ten problem, którą samorządy stosują już od jakiegoś czasu, jest budowa kotłów biomasowych, w sensie zamiana kotłów węglowych w komunalnych ciepłowniach na kotły biomasowe. Takie kotły powstają albo powstały między innymi w Ełku, w Lęborku. Za chwilę ruszy opisywana przeze mnie w tekście ciepłownia w Wieluniu, gdzie mimo, że to jest niewielkie miasto, roczne wydatki na zakup uprawnień do emisji CO2 tytułem emisji właśnie z lokalnej ciepłowni sięgają 4 milionów złotych po ostatnim wzroście cen. No i to ma znaczący wpływ na to, w jaki sposób kształtują się ceny ciepła dla lokalnych odbiorców. No plus do tego oczywiście wzrost cen węgla, o którym wiemy, że w 2020 roku był dosyć znaczący. Tego typu inwestycji, jak wiadomo, jest więcej. Nie tylko powstają tylko kotły biomasowe w ciepłowniach lokalnych, ale również w elektrowniach. Te największe oczywiście w Połańcu. Więc popyt na drewno o połowę rośnie, także ze strony odbiorców indywidualnych, którzy po wzroście cen węgla przerzucili się właśnie na zakupy drewna połowego po to, żeby zasilać na przykład domowe kominki czy tak zwane kozy. I to jest kwestia rosnącego popytu. Jeżeli chodzi o podaż, to ten rosnący podaż niestety zderzył się ze smutną rzeczywistością, którą mamy do czynienia po 24 lutego. 2 marca Rada Unii Europejskiej czy Porozumienie Krajów Unijnych uzgodniło drugi pakiet sankcyjny, który wprowadził zakaz importu z Białorusi, z Rosji różnych rodzajów towarów, także drewna. I to było tyle poważny problem, że z Białorusi importujemy 27%, importowaliśmy 27%. Inaczej, import z Białorusi stanowił 27% importu drewna, do tego dochodziło 5% importu z Rosji, a ze szczególnym uwzględnieniem embargo uderzyło właśnie w import biomasy. Z Białorusi pochodziło rocznie między 1,8 miliona metrów sześciennych, co przy liczbie około 4-4,5 miliona metrów sześciennych, które trafiają do energetyki cieplnej i elektroenergetyki w Polsce, no to jest prawie 50%, no 44 z kawałkiem. I skutkiem tej sytuacji jest oczywiście dalszy wzrost cen drewna opałowego, a nawet niestety drewna, które mogłoby być wykorzystywane do innych celów. Mam na myśli drewno wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle
przemyśle przetwórczym, chętnie kupowane do tej pory przez producentów płyt i innych towarów pochodzących z drewna. No i cóż, ten wzrost cen oznacza tyle, tylko tyle i aż tyle, że dwa lata temu drewno połowę kosztowało 150-200 zł za metr sześcienny. W tej chwili, no jesienią, zdarzały się ceny sięgające 800 zł, nawet więcej. W związku z tym, że zakupy drewna właśnie w celach opałowych, biomasy pochodzenia drewnego są pośrednio dotowane tytułem zwolnienia z obowiązku zakupu uprawnień do emisji. Ceny tej biomasy pochodzącej z drzewa też zaczęły rosnąć do tego stopnia, że producenci czy przetwórcy drewna mają problem w tej chwili z dokonaniem zakupów. No i oczywiście to wszystko się odbywa w tle dyskusji o nowelizacji dyrektywy, o której pan Piotr wspominał. I trwa dyskusja, czy biomasa drzewna powinna być nadal traktowana jako odnawialne źródło energii w skali systemowej, czy warto może ograniczyć to spalanie tylko i wyłącznie do odbiorców indywidualnych, a zwolnienia dla firm, które kupują dla elektrociepłowni czy dla elektrowni, powinny zostać zniesione. No cóż, od stycznia przewodnictwo w Unii Europejskiej przejęła Szwecja, kraj, który przoduje w zasadzie w spalaniu biomasy. Cała Skandynawia jest przyzwyczajona do tego paliwa i tutaj pewnie szybkiej rewolucji nie będzie, co pewnie też będzie miało też wpływ na to, w jakim kierunku pójdą rozmowy. Dziękuję bardzo. Teraz rozpoczniemy może krótką rundę pytań ewentualnie do tejże prezentacji. Moje pierwsze pytanie byłoby, może ja pierwsze zadam pytanie zatem, czy były jakieś problemy z dostępem do danych, pozyskania informacji, czy to, nie wiem, o ilości spalanego drewna przez energetykę lub pozyskania, imporcie, eksporcie, czy widzi pan tutaj transparentność, czy wymagało to jakiegoś większego zaangażowania, wysiłku? To jest bardziej kwestia wiarygodności danych, którymi dysponujemy, bo tak naprawdę jedynym urzędem państwowym odpowiedzialnym za weryfikowanie tego, czy do ciepłowni, czy do elektrociepłowni trafia drewno odpadowe, czy też nie daj Boże pełnowartościowe drewno przerabiane na zrębki, jest Urząd Regulacji Energetyki. To są kompetencje dołożone urzędowi kilka lat temu. Niestety nie poszły za tym pieniądze na zatrudnienie dodatkowych pracowników, w związku z czym to niewielkie biuro w URE, które się tym zajmuje, tak naprawdę ogranicza się do weryfikowania, właściwie do sczytywania oświadczeń, które składają ciepłownie czy elektrownie zasilane biomasą. Kontroli w zasadzie nie ma, w związku z tym tak do końca nie wiemy, ile drewna trafia do kotłów biomasowych. Można szacować, że to jest około 4-4,5 miliona metrów sześciennych rocznie. A jeżeli byśmy do tego doliczyli odpady, które spalają na przykład same tartaki w celach grzewczych czy odbiorcy indywidualni, to mowa jest o kwocie nawet 20 milionów metrów sześciennych rocznie, co odpowiada mniej więcej połowie ilości drewna pozyskiwanego rocznie przez Lasy Państwowe. Dziękuję. Czy ktoś z pozostałych Państwa panelistów miałby ochotę zadać pytanie do tejże prezentacji? Czy mamy też jakieś może pytania online? Czekam od Państwa, którzy nas oglądają. Jeśli mogę tylko powiedzieć, skomentować, jeśli to może nie być pytanie, tylko komentarz. Jeśli chodzi o kwestię spalania pełnowartościowego drewna, czy w ogóle drewno, które jest dopuszczane do spalania w elektrowniach, elektrociepłowniach i w ogóle klasyfikacji tego drewna jako drewna energetycznego, no to mamy w Polsce niestety spory problem z tym, ponieważ zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii powinny zostać określone pewne rodzaje drewna, które można uznać za drewno energetyczne. I zgodnie z tą ustawą powinno zostać wprowadzone rozporządzenie, które określi parametry jakościowo-wymiarowe drewna, które może być uznawane za takie właśnie drewno energetyczne. Niestety takie rozporządzenie nigdy nie weszło w życie i w tym momencie no, mamy do czynienia z takim troszeczkę nieporządkiem, chaosem regulacyjnym,
ponieważ, no, ponieważ ta kwestia nigdy nie została załatwiona. Na ten problem zwracał uwagę Urząd Regulacji Energetyki, zwracały uwagę też przedsiębiorstwa zajmujące się właśnie dostarczaniem biomasy do bioenergetyki. Wciąż nie zostało to załatwione. I chciałem też zwrócić uwagę, że na te kwestie, o których mówił pan redaktor, zwracała uwagę, chodzi mi o problem niesprawdzania przez Urząd Regulacji Energetyki prawdziwości tych oświadczeń, które są składane dotyczące tego, jakie drewno jest spalane w zakładach energetycznych. Zwróciła uwagę na to Najwyższa Izba Kontroli, w kontroli, którą przeprowadziła. I w zasadzie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nie tylko, że jest problem z tym, że Urząd Regulacji Energetyki nie sprawdza tych oświadczeń, ale że nie ma żadnych środków prawnych, żeby to robić. Czyli no, mamy tutaj problem z tym, że na poziomie regulacyjnym w Polsce te kwestie nie zostały wystarczająco zaopiekowane i załatwione. Ja tylko tytułem uzupełnienia mogę dodać, że to nie jest przypadek, że nie zostały te kwestie załatwione, bo Ministerstwo Klimatu odpowiedziało na moje pytania, co z tym rozporządzeniem, kiedy ono się pojawi, więc oficjalne stanowisko resortu jest takie, że się pojawi, kiedy rozstrzygnie się kwestia nowelizacji dyrektywy RED II. No, my to mamy nadzieję nastąpi wkrótce. Co też nie zmienia faktu, że szkoda, że ten temat nie został załatwiony do tej pory. I jeśli ja mogę jeszcze tylko jedną rzecz dodać, że w przypadku takiego właśnie chaosu regulacyjnego można powiedzieć, że to, jakie drewno może zostać uznane za energetyczne, zostało załatwione przez największego dostarczyciela drewna na polski rynek, no, czyli przez Lasy Państwowe. Została wydana taka decyzja pełniącego obowiązki dyrektora Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pana Józefa Kubice, w której zostały określone sortymenty drewna, które mogą zostać uznane za energetyczne. Nie do końca tak powinno się to odbywać. To, jakie drewno może być uznane za energetyczne, powinno zostać określone zgodnie z ustawą właśnie w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska. Tak, widzę, że tak, przedstawiciel Lasów Państwowych. Dzień dobry Państwu. Zostałem włączony przez pana Augustyna do tej dyskusji. Trochę obok Lasów Państwowych dyskusji, ale to nie do końca, że dyrektor określił, jakie drewno może być spalane. To nie tak. To zupełnie nie tak. Bo to nie są kompetencje dyrektora, żeby to określać. Natomiast i w 2020 roku pojawiła się nowelizacja ustawy o OZE, takie przepisy epizodyczne, które na jakiś czas wprowadzały, jakby przepisany wprost, to jest dyrektywy RED II, taki kanon, zakres sortymentów drewna, jakości drewna, które może być użyte w energetyce, w spalaniu tego drewna. Powiedzmy to tak w uproszczeniu. I Lasy Państwowe zostały poddane krytyce, że teraz będziemy spalać lasy. Tu pojawiły się raporty, różne opisy, że jakieś straszne kasandyczne wizje, spalanie lasów. I bardzo ciężko nam było z tym dyskutować, bo bardzo ciężko dyskutować jest z rzeczami, które nigdy nie wystąpiły i nie wystąpią. Więc dyrektor zapobiegawczo wydał taką decyzję, w której określił nie co może być spalane, a co z naszym zdaniem oznacza nieokreślony, tak naprawdę nieokreślony w żadnej ustawie, termin biomasa leśna. I z tego wynika, że jest drewno po prostu najniższej jakości sprzedawane na rynku detalicznym bądź na rynku dla przedsiębiorstw oznaczone symbolami S4, M2, M2E i S2 AP. I to nie chodzi o to, że my teraz jako Lasy Państwowe pretendujemy do regulatora rynku, do tej roli. Po prostu to tak było bardziej do określenia, że to, prawda, to nie my jesteśmy tutaj do złapania, to proszę gonić złodzieja gdzieś indziej. To nie nasza wina po prostu. I moim zdaniem akurat to było bardzo, bardzo dobre posunięcie ze strony dyrektora, że taka decyzja wyszła. To jakby pokazało intencje Lasów Państwowych, że naprawdę nie zależy nam na tym, żeby nagle spalać drewno. Państwo mówicie pełnowartościowe, ten termin już w zasadzie nie obowiązuje prawnie, ale jakoś się tak przyjął w użyciu. Drewno najwyższej jakości, tylko drewno najniższej jakości.
no jest może prozaiczne, ale lasy utrzymują się same, lasy państwowe. I może nie wszyscy o tym wiedzą. Jesteśmy samofinansującą się jednostką. I następuje pewna gradacja jakości sortymentów, klasyfikacja jakościowo-wymiarowa. I te sortymenty lepsze osiągają po prostu wyższe ceny sprzedaży, więc nikomu nie leży na tym, żeby palić drewnem droższym, bo ono jest wykorzystywane przemysłowo do produkcji innych wyrobów, które są też sprzedawane drożej niż drewno najniższej jakości, które wykorzystuje się w ograniczonym zakresie. Ja od razu chcę tylko powiedzieć, że to nie był z mojej strony zarzut do Lasów Państwowych. Nie, to włączenie mnie do dyskusji, dziękuję. Nie, nie był to zarzut do Lasów Państwowych, tylko raczej stwierdzenie, że nie zostało to załatwione na poziomie takim, na jakim powinno zostać załatwione, dlatego są wprowadzane jakieś rozwiązania, które tak naprawdę nie zostały zapisane w ustawie. Czyli jest tak jakby, bardziej chodziło mi o wskazanie na ten chaos regulacyjny, który w tym momencie niestety funkcjonuje w Polsce. Ja te to pytanie o stan prawny w Polsce przewidziałem na później, ale widzę, że od tej prezentacji pana Radosława to się zaczęło. Ja może tą chwilę przetrzymał tę dyskusję, ponieważ no, mamy te regulacje dotyczące drewna energetycznego na poziomie krajowym polskim. Za chwilę przejdziemy do prezentacji, która omówi, na ile o tym decydują regulacje europejskie. Tu też tytułem lekkiego wyjaśnienia dla słuchających nas, Pan z Lasów Państwowych wspomniał o dyrektywie RED II. Chodzi o to, że poprzedni kształt tej dyrektywy OZE to jest oznaczany jako RED II. Obecnie trwa kolejny przegląd tejże dyrektywy. Jest to oznaczane jako RED III. I teraz obecnie jesteśmy w tym procesie. Natomiast no, wracając właśnie do tego pytania, co jest uważane za drewno energetyczne w Polsce, czyli co może wylądować, mówiąc kolokwialnie, w piecu zakładu energetycznego. Jaki mamy ten stan prawny? Kto to określa, kto decyduje? No bo panie Tomaszu, pan wspomniał, że to drewno najniższej jakości. No jednak tu rozumiem, że leśniczy decyduje, który rodzaj drewna ląduje w którym sortymencie, tak? Tak, 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 dokładnie tak. W Polsce w 1993 roku wprowadzono normę klasyfikacji jakościowo-wymiarowej. Ona po pewnym czasie jakby nie wytrzymała, została zmieniana, może nie tyle norma, co różne normy wynikające z tejże normy. Natomiast klasyfikacja jakościowo-wymiarowa to jest taki system klasyfikacji drewna, gdzie nie klasyfikujemy drewna pod względem przeznaczenia. Czyli my nie mówimy, że to drewno będzie do produkcji tego, do tamtego, do trzeciego. Określamy liczbę wad. Liczbę wad, rozmiar tego drewna mierzymy parametry jako wymiarowe, czyli grubość, długość i określamy, ile jest w danych wad. I sprawdzamy, czy te wady są dopuszczalne w danym sortymencie. I te wady jakby zakładają, że może być wykorzystany do pewnego celu, natomiast nie definiują go wprost. Znaczy, jeśli ktoś potrafi w procesie technologicznym z drewna, które ma, no, powiedzmy to obrazowo, jest krzywe jak wąż, tak, wyciąć prostą deskę, no to jest to jego plus i on to potrafi i może to sobie z tej krzywego drewna wyciąć prostą deskę, jeśli potrafi. Jeśli to jest możliwe technologicznie. Natomiast my nie mówimy, że może tą deskę wyciąć, czy nie. Po prostu stwierdzamy, że to drewno jest krzywe, to drewno ma sęki, to drewno ma zgniliznę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega klasyfikacja. Leśniczowie, podleśniczowie, pracownicy terenowi, cała hierarchiczna struktura kontroluje jakość tego drewna. Czyli leśniczy wstępnie określa, część partii kontroluje inżynier nadzoru, część partii kontrolują brakarze, sami klienci składają reklamacje jakościowe na kupione drewno. To też jest forma kontroli poprawności wykonywanych prac leśniczego, inżyniera nadzoru itd., itd. I na tej podstawie to drewno jakby nabiera tej etykiety sortymentu danej klasy jakościowej. Tylko tu jest jeszcze ten wątek wspomniany przez pana Augustyna, to znaczy, że polska ustawa o OZE, odnawialnych źródłach energii, jej tekst wymaga określenia definicji drewna energetycznego w drodze, jeśli dobrze pamiętam, rozporządzenia i to uzgodnionego przez kilka, nie jedno, a przez kilka ministerstw. Natomiast tego rozporządzenia nie ma od lat, czyli właściwie, jak rozumiem, w Polsce nie wiemy, czym jest drewno energetyczne i co można spalać pod takim warunkiem, czy z takim bonusem, że to ten jakiś typ drewna energetycznego dostanie dopłaty, certyfikaty i wszelkiego innego rodzaju subsydia.
Pytanie, dlaczego nie ma tego rozporządzenia? Kto by chciał, żeby takie rozporządzenie istniało, kto nie chce, bo skoro to trwa to tyle lat, jeszcze tu tak tytułem kontekstu, że przez jeden rok obowiązywała czasowa definicja wpisana w tę ustawę, jak rozumiem, dzięki działaniom Lasów Państwowych i tu Ministerstwo Klimatu i Środowiska było za tym wpisem, co miało oznaczać podówczas w praktyce, że wpis byłby, czy ta definicja wtedy proponowana byłaby bezterminowa. Ale jednak w tym samym rządzie Ministerstwo Rozwoju, jeśli dobrze pamiętam, wyraziło zdanie przeciwne. Jednak stwierdzało, że no, to mogą być takie rodzaje drewna, które mogłyby się przydać gdzie indziej. Szkoda tego spalać, więc wprowadźmy tę definicję tylko czasowo. Więc jakby pan tę sytuację ocenił z tym rozporządzeniem? To nie do końca tak. Ja akurat interesowałem się, to może słabe słowo, tym rozporządzeniem, ale byłem blisko. To nie tak, że ono miało być na stałe. To od początku był przepis epizodyczny, wynikający z potrzeby, no, brzydko mówiąc, może nie chwili, to złe słowo, ale z wielu czynników. Pamiętajmy, że rok 2020-2021 to był rok nie tylko pandemii, ale także ogromnej gradacji kornika drukarza. Ja wiem, że to jest tak marginalizowane, ten kornik, co to znaczy? No to znaczy mniej więcej tyle, że ten kornik nie był tylko w Polsce oczywiście, to był paneuropejski problem i jest do dzisiaj zresztą. Chociażby przykładem Czesi, którzy pozyskanie z 17 milionów metrów sześciennych zwiększyli w ciągu roku do 33 milionów metrów sześciennych, Niemcy z 50 do 80 milionów metrów sześciennych. To nie są przelewki, prawda? Zwiększyli dwukrotnie pozyskanie drewna w ciągu roku dwóch. Więc my próbowaliśmy z tym walczyć, wiedzieliśmy, że ten problem będzie. Wiadomo, że no nie mamy innego pomysłu w tej chwili na kornika, niż pozyskać drewno zasiedlone, zanim wyleci ono na następne drzewa, nie zaatakuje kolejnych drzew. I tak to wyglądało w Europie. Czesi trochę przespali ten moment pierwszych cięć, to się wymknęło spod kontroli. Podobnie było na Słowacji i większości krajów, w których ten świerk, bo to mówimy o świerku cały czas, ten świerk ponosi skutki zmian klimatu, krótkich zim, albo braku zim i ta gradacja się nam rozszerza. Więc ten przepis był między innymi po to, aby, pamiętajmy, że była pandemia, stanął przemysł na jakiś czas, tak? Nic w zasadzie nie pracowało, no oprócz ciepłowni. Więc jedynym racjonalnym pomysłem na utylizację drewna, które było pozyskane, które należy zgodnie z zasadami instrukcji ochrony lasu wywieźć z lasu, żeby nie rozprzestrzeniło się na drzewa kolejne, jest jego spalenie. No niestety tak to wygląda. Więc była to możliwość zastosowania tego przepisu. No prace legislacyjne trwały trochę dłużej niż między lutym a kwietniem, bo przepisy weszły w październiku, więc to nie tylko rok, ale rok i trzy miesiące. Natomiast wszystkie te wizje kasandryczne, które zresztą rozmawialiśmy z panem redaktorem, no nie spełniły się. Lasy nie poszły do pieca, nie zwiększono pozyskania, nie zwiększono, nie wiem, skali wycinek i tak dalej, i tak dalej. To się po prostu nie stało. To się stać nie mogło. Myśmy jako Lasy Państwowe byli pod mocnym pręgierzem pytań parlamentarzystów, lokalnych samorządów, aktywistów. Byliśmy, ja tak powiem, zapytywani na śmierć, może dobrze, bardzo dobrze, jak się społeczeństwo interesuje. I to jest dobra postawa obywatelska. Natomiast też nam się wydaje, że tym, co się nie stało, a przecież powinno się wydarzyć, a się nie wydarzyło, to powinniśmy zyskiwać jednak zaufanie jako Lasy Państwowe, że jednak nie wycięliśmy tego wszystkiego w pień morderczo, tam nie ruszyliśmy tych lasów, tylko działaliśmy zgodnie z naszym planem urządzenia lasu i gradację. Udało się w jakimś stopniu powstrzymać, nie doszliśmy do sytuacji Czech, nie doszliśmy do sytuacji Niemiec. Nie zwiększyliśmy pozyskania dwukrotnie, trzykrotnie, 30%, 50%, to się nie wydarzyło. A dlaczego to rozporządzenie powstało? Panie Radosławie, dlaczego to rozporządzenie powstało? Pytanie do resortu klimatu właściwie. Dlaczego? Tak jak mówiłem, oficjalna wersja jest taka, że czekamy na koniec prac nad nową dyrektywą. Tak, tylko myślę, że z tego, co pamiętam, tego rozporządzenia nie ma od znacznie dłuższego czasu. 16 roku.
Proszę? Od 16 roku, 2016 roku. Tak, czyli zdecydowanie wcześniej niż prace nad dyrektywą, nad trzecią wersją dyrektywy w ogóle były w planach. No dobrze, ale mamy, lekko zahaczyliśmy o te regulacje nasze krajowe. One są bardzo mocno powiązane, o czym też mówiliśmy, z dyrektywą RED, więc myślę, że tutaj płynnie moglibyśmy przejść do prezentacji pana Augustyna i ten szerszy nawias omówić w tej chwili. Dobrze. Czy widać moją prezentację? Tak? Okej. Dzień dobry, mam na imię Augustyn Nikos. Tak, jak już zostałem przedstawiony, reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, gdzie zajmuję się politykami, głównie zajmuję się politykami Unii Europejskiej dotyczącymi czy mającymi wpływ w jakiś sposób na zarządzanie zasobami leśnymi i na lasy, na ochronę lasów. No i dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat podejścia w prawie Unii Europejskiej do biomasy drzewnej, szczególnie w dyrektywie o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tak zwanej dyrektywie RED, od Renewable Energy Directive. Jak to wygląda w tym momencie? Jesteśmy w procesie rewizji dyrektywy RED, tak będę ją nazywał, zgodnie z tym żargonem, który się już ugruntował. Jesteśmy w czasie rewizji, ale wciąż obowiązują przepisy tej obowiązującej, jeszcze niezrewidowanej dyrektywy. A więc zgodnie z tą dyrektywą biomasa drzewna uznawana jest za odnawialne źródło energii. Ona jest uznawana za to odnawialne źródło energii pod pewnymi warunkami. To znaczy, że jeśli można ją uznać za to odnawialne źródło energii, można uzyskać wsparcie dla finansowe do spalania takiej energii, jeśli ona spełnia pewne kryteria. To są kryteria, chociażby jeśli jakiś zakład energetyczny spala drewno energetyczne, musi spełniać kryterium emisyjności, spełniać kryterium efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju. Nie będę wchodził w szczegóły, ale jest to obwarowane jakimiś dodatkowymi przepisami. Jeśli taka biomasa spełnia te kryteria, wytworzona z niej energia może być zaliczana do spełniania celów odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej. Wiemy, że ta dyrektywa o odnawialnych źródłach energii też stawia cel przed Unią Europejską i państwami członkowskimi poszczególnymi dotyczącymi udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ich miksie energetycznym. I to uznanie za odnawialne źródło energii właśnie prowadzi do tego, że zakłady energetyczne, które wykorzystują drewno do produkcji energii, mogą liczyć na jakieś korzyści majątkowe, na jakieś wsparcie. W Polsce mamy takie mechanizmy wsparcia, z których takim flagowym, na największym wsparciem są zielone certyfikaty. Producent energii odnawialnej ma prawo do takiego zielonego certyfikatu za każdą megawattogodzinę wyprodukowanej energii. Później może te zielone certyfikaty sprzedawać na towarowej giełdzie energii. Inni przedsiębiorcy kupują te zielone certyfikaty i w ten sposób zwiększają się przychody takiego zakładu. Krótko mówiąc, jeśli spalamy drewno w zakładzie energetycznym, spełniamy kryteria zrównoważonego rozwoju, otrzymujemy zielone certyfikaty, co zwiększa nasze przychody, przez co produkcja takiej energii jest po prostu finansowo bardziej opłacalna. Oprócz tego spalanie biomasy jest wyłączone z systemu EU i ETS, to znaczy z systemu handlu uprawnieniami do emisji. W związku z tym też są mniejsze koszty wytworzenia takiej energii. Znowu jest to pewna korzyść finansowa. Krótko mówiąc, spalanie biomasy drewna energetycznego w zakładach energetycznych jest dotowane w sposób pośredni i w sposób bezpośredni na mocy dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. To podejście do biomasy, do wspierania biomasy drzewnej w energetyce zostało poddane dość mocnej krytyce. I tutaj podają takie cztery koronne argumenty, które podnoszą organizacje pozarządowe,
dużo środowisk naukowych, ale też w dużym stopniu przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem drewna, przynajmniej część z nich, popieram też przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem drewna. No pierwsze z nich to to, że spalanie pierwotnej biomasy drzewnej, jest taki podział na tą pierwotną i wtórną biomasę drewną. Pierwotna biomasa drewna, można powiedzieć krótko, że to jest drewno, które pochodzi z lasu prosto lub z innego terenu zadrzewionego, z jakiegoś zadrzewienia i nie przechodząc przez żaden proces produkcji, nie będąc przetworzone w żaden sposób, jest spalane w zakładach energetycznych. To znaczy nie jest to produkt uboczny przemysłu drzewnego, tylko jest to drewno, które jest od razu wykorzystane do celów energetycznych. I emisyjność takiego tak wytworzonej energii z takiego drewna jest bardzo wysoka. Jest wyższa w wielu przypadkach, praktycznie we wszystkich przypadkach od emisyjności węgla czy gazu. Druga rzecz to to, że dopłacanie do spalania drewna, czy też popieranie tej praktyki w jakiś tam sposób i opieranie energetyki na spalaniu drewna prowadzi do tego, że jest większa, że zwiększają się zachęty do tego, żeby pozyskiwać więcej drewna. Co przekłada się na zwiększoną presję gospodarczą na lasy i zagrożenie po prostu dla ochrony przyrody w lasach. Wpływ na ceny drewna, to już mówił pan redaktor o tym, jeśli dopłacamy z pieniędzy, tak naprawdę z pieniędzy osób, które płacą za energię, jeśli dopłacamy do tego drewna spalonego w elektrowniach, to automatycznie te ceny drewna stają się wyższe, co wpływa pośrednio na przemysł drzewny, ponieważ przemysł drzewny nie dostaje dopłat do drewna przetwarzanego na produkty materiałowe. W związku z tym ma po prostu gorszą sytuację na rynku, jest mniej konkurencyjny. Ostatnia rzecz to negatywny wpływ na jakość powietrza. Oczywiście wiadomo, wszystko co spalamy prowadzi do emisji zanieczyszczenia powietrza. To są takie argumenty przeciwko spalaniu biomasy energetycznej i jesteśmy w tym momencie, w takim momencie, kiedy to podejście do biomasy, do traktowania biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii może się zmienić. A dzieje się to z tego względu, że Komisja Europejska w 2019 roku ogłosiła taki projekt bardzo szeroki, który nazywamy Europejskim Zielonym Ładem. To jest projekt, który ma na celu doprowadzenie Unii do neutralności klimatycznej i do odwrócenia trendu utraty bioróżnorodności na terenie Unii Europejskiej do 2030, potem do 2050 roku w dłuższej perspektywie. W ramach tego Europejskiego Zielonego Ładu zaproponowano taki pakiet legislacyjny Fit for 55. To 55 to jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery do 2030 roku w stosunku do poziomu emisji, który mieliśmy w roku 90. I właśnie ten cel ograniczenia emisji o 55% został zapisany w europejskim prawie klimatycznym. Żeby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska, ale już w tym momencie też Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej zdecydowały, że należy zrewidować dyrektywę o odnawialnych źródłach energii i podwyższyć cel udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Unii Europejskiej do 40% w 2030 roku. Wcześniej to był cel 32%, więc to jest dość duża zmiana. I dlaczego to ważne? Dlatego to ważne, że w tym momencie spalanie drewna, spalanie biomasy drzewnej odpowiada za około połowy spełniania tego celu udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. To znaczy mniej więcej połowa energii odnawialnej, którą wytwarzamy w Unii Europejskiej, pochodzi właśnie ze spalania drewna. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jest dużo zastrzeżeń do tego podejścia, dużo zastrzeżeń do uznawania
biomasy drzewnej za odnawialne źródła energii. Dlatego też postanowiono przyjrzeć się kwestii traktowania drewna i biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii w ramach rewizji tejże właśnie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Komisja Europejska, która jest tą instytucją, która proponuje zmiany legislacyjne, zaproponowała w pewien sposób kosmetyczny zmienić to podejście do biomasy drzewnej, ale zaproponowała jedynie pewne zaostrzenie bardzo kosmetyczne kryteriów zrównoważonego rozwoju, chociażby wyłączając pewne rodzaje drewna z tej definicji drewna energetycznego. No w naszej ocenie te kosmetyczne zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską są zdecydowanie niewystarczające. Samo wyłączenie drewna najwyższej jakości z mechanizmów wsparcia i zaliczania do spełniania celów OZE i kilka innych dodatkowych słabych kryteriów nie wystarczy, żeby rozwiązać ten problem wysokiej emisyjności pierwotnej biomasy drzewnej. Ponieważ w tej propozycji komisji tak naprawdę nie zawierała się diametralna zmiana podejścia do spalania pierwotnej biomasy drzewnej jako takiej. Podnoszono wiele argumentów, mówiąc chociażby o niespójności kontynuowania popierania spalania pierwotnej biomasy drzewnej z innymi projektami w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, chociażby ze strategią bioróżnorodności, która przewiduje objęcie ścisłą ochroną 10% obszarów lądowych w Unii Europejskiej i rozporządzenia LULUCF, które mówi o tym, że pochłanianie węgla przez lasy, w ogóle przez sektor lądów w Unii Europejskiej powinno wzrastać. Może dwa słowa o tym, w jaki sposób wygląda proces legislacyjny w Unii Europejskiej, ponieważ takie propozycje, które są przedstawione przez Komisję Europejską, rewizji jakichkolwiek dokumentów czy wprowadzenie jakichkolwiek nowych praw, muszą przejść cały proces legislacyjny, musi być na to zgoda Parlamentu Europejskiego, czyli tych europarlamentarzystów wybieranych w wyborach bezpośrednich, ale też potem Rady Unii Europejskiej, czyli forum państw członkowskich składających się z przedstawicieli ministerstw. Więc ta propozycja Komisji Europejskiej potem stała się przedmiotem obrad i opinii Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski postanowił zaproponować zdecydowanie bardziej ambitną rewizję dyrektywy RED i postanowił zaproponować wprowadzenie po raz pierwszy tak naprawdę w prawie Unii Europejskiej definicji pierwotnej biomasy drzewnej. To jest bardzo ważne, ponieważ dotychczas to nie funkcjonowało, nie było tego rozróżnienia, dlatego tak naprawdę praktycznie każdy rodzaj biomasy drzewnej mógł być uznawany za odnawialne źródło energii. Ta biomasa tak krótko została zdefiniowana jako praktycznie każde drewno pochodzące z lasu czy z innego terenu zadrzewionego, nie będące właśnie jakimś produktem ubocznym produkcji przemysłu drzewnego czy drewnem pokonsumpcyjnym, ale z pewnymi wyjątkami, to znaczy z wyjątkami drewna poklęskowego, chociażby też drewna pochodzącego z lasów dotkniętych gradacjami, o których mówił pan z lasów państwowych, czy lasów zagrożonych pożarami. Oprócz tego Parlament zaproponował, żeby odejść od dopłacania do spalania właśnie tak zdefiniowanej pierwotnej biomasy drzewnej, a także żeby określić maksymalny pułap uznawania pierwotnej biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii na poziomie średniej z lat 2017-2022 i stopniowe obniżanie tego pułapu do 2030 roku. Co to oznacza? To znaczy, że nie moglibyśmy spalać więcej drewna niż średnio w latach 2017-2022 i uznawać tak wytworzonej energii za odnawialną. I został nakreślony taki kierunek, że powinniśmy stopniowo odchodzić od uznawania spalania drewna za produkcję energii w sposób odnawialny. Ostatnia zasada, ale nie najmniej ważna, to zasada, czy ostatnia propozycja
Parlamentu Europejskiego, która pojawiła się też, trzeba powiedzieć, w propozycji Komisji Europejskiej, to wprowadzenie zasady kaskadowego użytkowania drewna przy pomocy aktu wykonawczego. Co to oznacza zasada kaskadowego użytkowania drewna? W najkrótszych słowach to znaczy wykorzystywanie drewna zgodnie z jego najwyższą wartością gospodarczą i środowiskową, to znaczy przede wszystkim produkowanie z drewna trwałych produktów, wykorzystanie materiałowe drewna do zrobienia płyty chociażby, czy do zrobienia domu, do zrobienia mebli, a dopiero w ostatniej kolejności, kiedy nie ma możliwości wykorzystania drewna do produkcji materiałowej, wykorzystanie go do wytworzenia energii. Zgodnie z taką dobrze zastosowaną zasadą kaskadowego użytkowania drewna, tylko takie rodzaje biomasy drzewnej, które w żaden inny sposób nie mogą być przetworzone przez przemysł drzewny, mogłyby być spalane. No i ta propozycja Parlamentu Europejskiego w tym momencie stała się przedmiotem dyskusji i negocjacji między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej w tak zwanym trylogu, czyli w negocjacjach trójstronnych, które właśnie w tym momencie się toczą. Te trzy instytucje, a tak naprawdę głównie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, muszą dojść do porozumienia i wypracować jakieś wspólne podejście do tej kwestii. I tutaj przechodzę do ostatniego elementu, który miał być przedmiotem mojej prezentacji, to znaczy postulatów organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, te ekologiczne, przyrodnicze organizacje pozarządowe i klimatyczne, od wielu lat prowadzą kampanię dotyczącą uznawania biomasy drzewnej za odnawialne źródło energii. Obserwują ten proces bardzo dokładnie i go analizują. I wypracowały bardzo konkretne stanowisko dotyczące tego, jakie drewno powinno być uznawane za odnawialne źródło energii, jakie nie. I w ramach tego trylogu postulujemy to, żeby po pierwsze wprowadzić opartą na wiedzy naukowej definicję pierwotnej biomasy drzewnej, to znaczy zdefiniować ją bez wyjątków. Nie wyłączać z tej definicji pierwotnej biomasy drzewnej drewna chociażby z lasów zagrożonych pożarami, drewna dotkniętych klęskami żywiołowymi, czy drewna z lasów, które zostały dotknięte gradacjami owadów, chociażby kornika drukarza, ponieważ zgodnie z wiedzą naukową, zgodnie z raportem Wspólnego Centrum Badawczego przy Komisji Europejskiej, również spalanie takiego drewna, pozyskiwanie go z lasów i spalanie go zagraża zarówno bioróżnorodności, jak i klimatowi. Jest wysoko emisyjne i zagraża bioróżnorodności. Druga rzecz to zaprzestanie zaliczania biomasy drzewnej do celów OZE już w 2027 roku. Całkowite. To znaczy nie wyznaczanie trendu do 2030 roku, który będzie trendem spadkowym, ale który nie jest określony w żaden sposób ściśle, tylko po prostu odejście w ciągu najbliższych 5 lat od zaliczania biomasy drzewnej, tej pierwotnej, do celów OZE. I trzecia rzecz to wprowadzenie zasady kaskadowego wykorzystania drewna, ale aktem delegowanym. Jest bardzo duża różnica między aktem wykonawczym i delegowanym. Można tak w skrócie powiedzieć, że akt delegowany jest mocniejszym aktem i mocniejszym mechanizmem, który ma do dyspozycji Komisja Europejska. Dziękuję bardzo. Chętnie odpowiem na jakiekolwiek pytania. Mam świadomość tego, że niektóre z tych rzeczy są trochę skomplikowane, więc chętnie odpowiem na pytania. Jeśli ktoś chce do mnie napisać w tej sprawie lub zadzwonić, to tutaj są moje dane kontaktowe. Tak, dziękuję bardzo za tę prezentację. Czy ktoś z panelistów, czy to online, czy tu na miejscu, ma komentarz, pytanie do prezentacji? Bo tak widziałem, że pan Tomasz tak chwycił mikrofon, myślałem, że to a propos... Tak, miałem pytanie, ale nie wiem, czy znowu nie wybiegnę panu, panie Piotrze, przed harmonogram. Myślę, że harmonogram. Możemy wybiegać i zataczać koła. Panie Augustynie, mówi pan drewno, nie OZE. No, przemysłowe spalanie drewna według pana to jest coś niedobrego. A co w przypadku indywidualnych osób, które posiadają kominki, piece na drewno, na przykład tego projektu? Co w tym przypadku? No to ja od razu powiem. To, o co my walczymy i co postulujemy,
to przede wszystkim to, żeby nie dopłacać do spalania drewna w dużych zakładach energetycznych. Była mowa o tym, że mamy kryzys energetyczny, to prawda. Była mowa o tym, że ceny nośników energii rosną i to też jest prawda. I tak naprawdę energetyka oparta na drewnie, jeśli zakłady energetyczne chcą w to inwestować, obroniłaby się w tym momencie bez żadnych dopłat. Te pieniądze, które w tym momencie są kierowane na dopłacanie do spalania drewna i te pieniądze, które prowadzą do zaburzeń na rynku drewna, do tego, że przemysł drzewny chociażby nie jest w stanie konkurować z zakładami energetycznymi, to jest to, o co my walczymy tak naprawdę. Nie mówimy o tym, żeby zabraniać ludziom palić w kominkach. Nikt nigdy, przynajmniej ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem i nie jest to w żaden sposób postulat ani organizacji, którą ja reprezentuję, ani nie został on wyrażony we wspólnym stanowisku organizacji pozarządowych, o którym mówiłem. Okej, ale całkowite wyłączenie drewna jako OZE spowoduje, że ci ludzie, którzy posiadają te kominki i ich wkład w ciepłownictwo, tak to nazwijmy, także nie będzie zaliczane do naszego celu udziału OZE w miksie energetycznym. To prawda, nie będzie zaliczany, ale to nie znaczy, że ta sytuacja tych ludzi się w jakikolwiek sposób zmieni. Regulacje dotyczące klimatu i odnawialnych źródeł energii mają na celu osiągnięcie realnych skutków, więc muszą opierać się na wiedzy naukowej, a wiedza naukowa jest jednoznaczna tak naprawdę. Jeśli pozyskujemy drewno w lesie i je spalamy, to w perspektywie celów klimatycznych, jakie sobie wyznaczyliśmy jako Unia Europejska, ale też szerzej jako społeczeństwo międzynarodowe, to spalanie drewna jest wysokoemisyjne i oczywiście nie odejdziemy od tego w tym momencie, ponieważ to jest niemożliwe, to nie jest realne i nikt nie chce doprowadzać do ubóstwa energetycznego, nikt czegoś takiego nie postuluje. Ja powiem więcej, przekierowanie tych środków, które teraz idą do dużej energetyki na zwiększanie efektywności energetycznej, na termoizolację domów, może pomóc ludziom, dlatego że będą mogli spalać tego drewna mniej, a może w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat będą w stanie ocieplić swoje domy, będą w stanie kupić pompy ciepła, będą w stanie mieć panele fotowoltaiczne i w dużym stopniu organicznie będziemy w stanie zmniejszyć stopniowo ilość spalanego drewna, a w ograniczonym stopniu, kiedy nie pozyskujemy tego drewna w bardzo dużych ilościach, w przemysłowych ilościach, rzeczywiście te lasy będą się odnawiać i te emisje nie będą dodatnie. Tak? No dobrze. Jeżeli można, tylko tytułem drobnego dosłownie uzupełnienia, że w 2026 roku ma zacząć obowiązywać rozszerzony ETS, Europejski System Handlu Emisjami, 2026 roku, czyli za 4 lata. ETS-em zostaną objęte budynki i transport samochodowy, co będzie oznaczać, że paliwa używane także przez odbiorców indywidualnych, paliwa kopalne, będą obłożone dodatkowym parapodatkiem. Koszty ogrzewania domu gazem czy węglem wzrosną znacząco, jak wynika z opracowań. Natomiast biomasa, jakakolwiek by nie była, będzie z tego obowiązku wyłączona, czyli ogrzewanie domu drewnem nie będzie podpięte pod ETS i będzie zwolnione z opłat. To tylko tak tytułem. Dziękuję za tę uwagę. Dopóki uznawane jest za OZE. Tak, no właśnie to... Czy nie obawia się pan, panie Augustynie, że to cała para w gwizdek, bo jeśli te koszty, bo te koszty otrzymamy, tak, te koszty będą ludzie ponosić w rachunkach, bo gdzieś tą karę za niespełnienie celu emisyjnego trzeba będzie rozłożyć, czyli to trafi tak czy siak do społeczeństwa jako opłaty za, nie wiem, za OZE w rachunkach elektrycznych, za ciepło systemowe i tak dalej, tak czy siak odbije się to na ludziach. Ja powiem panu naprawdę, ekonomicznie, z ekonomicznego punktu widzenia, spalanie drewna to jest naprawdę najgorsze, co można zrobić. Jeszcze dopłacanie do tego jest naprawdę najmniej efektywną ekonomicznie, najmniej efektywnym ekonomicznie zastosowaniem tego surowca. Te pieniądze naprawdę mogą zostać wykorzystane lepiej. Żyjemy obecnie, coraz bardziej sobie z tego zdajemy sprawę, bo żyliśmy od dawna na świecie, który ma jakieś granice. I coraz bardziej będziemy żyć w gospodarce pewnych niedoborów, więc musimy oszczędzać. Oszczędnym jest nie dopłacanie do tego, żeby spalać więcej drewna, tylko dopłacanie do tego, żeby nie musieć spalać tyle drewna, a móc mieć tak samo ciepło w domu.
I te pieniądze, które są dużymi pieniędzmi, ponieważ na biomasę wydajemy rocznie około miliarda złotych dopłat w Polsce, nie mówiąc już o właśnie o tych dopłatach pośrednich, no te pieniądze mogłyby każdego roku generować ocieplenie kilkudziesięciu tysięcy domów, prawda? Jeśli mówimy o dopłatach, gdzie ktoś też partycypuje w tym, w tych kosztach ocieplenia domu. Więc moglibyśmy w perspektywie dekady, czy powiedzmy dekady, uporać się z problemem ubóstwa energetycznego, gdzie tak naprawdę narażone są na to osoby przede wszystkim, które nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy w tym momencie na rachunki, przez co nie mają pieniędzy na to, żeby odłożyć, na to, żeby te domy ocieplić i cały czas są w takim błędnym kole, kiedy muszą tylko palić, ogrzewać te domy, z których ucieka ciepło. Dlaczego nie przekierować tych pieniędzy na to, żeby im pomóc? I tu przepraszam, bo bardzo się cieszę, że tak dyskusja się rozwija, natomiast bardzo chciałbym włączyć do dyskusji pana Jędrzeja Kasprzaka, który zresztą się zgłaszał, także jeśli można włączyć mikrofon. O, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Reprezentuję Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych. Nasza branża wykorzystuje w sumie, czy jest w stanie wykorzystać w zasadzie prawie każdy rodzaj drewna w celu produkcji płyt drewnopochodnych. Łącznie nawet z wtórną biomasą, czy z drewnem, które stanowi wtórną biomasę, czyli produktami ubocznymi przyrobu tartacznego, z drewnem poużytkowym, które w obecnych czasach na zachodzie Europy wręcz stanowi 100% wkładu w niektórych przypadkach surowcowego do produkcji płyt. Dla nas spalanie każdego rodzaju włókna drzewnego, które może być wykorzystane do produkcji, to strata i to taka strata, której odwrócić się nie da. Były kiedyś takie dane, że aby wytworzyć czy przerobić 1 m3 drewna na płyty drewnopochodne, mniej więcej wymaga to 60 roboczogodzin. Na celulozę czy papier jeszcze więcej, bo tam chyba ponad 100. Natomiast aby wytworzyć z niego energię i w energetyce zawodowej to są 2 godziny. To pokazuje, ile tracimy, bo każda roboczogodzina to są pieniądze, które zostają w postaci różnych odpisów, różnych danin w budżecie państwa. Także spalanie drewna w energetyce zawodowej, bo o niej mówimy, ona stanowi dla nas jakby największy problem, bo jest subwencjonowana i to częściowo przecież też z naszych pieniędzy, bo jesteśmy płatnikami podatków, jest dla nas takim konkurentem, który jest, z którym nie możemy walczyć, bo my nie mamy subwencji, tak jak już tu pan Mikos czy pan redaktor powiedział. My musimy jakby grać na rynku bez żadnego wsparcia. Natomiast energetyka niestety w obecnym czasie, gdy Urząd Regulacji Energetyki jest jakby niewydolny, jeżeli chodzi o nie ma narzędzi, jeżeli chodzi o kontrolę, jakie drewno jest spalane. Niestety spalane jest drewno pełnowartościowe i to bez wielkiego wysiłku można zobaczyć na placach firm, które zajmują się dostawami do elektrociepłowni. Po prostu stoją stosy i to potężne stosy drewna średniowymiarowego, które jest dla nas jak najbardziej pełnowartościowe. Tego nikt nie sprawdza i to jest coś, co jest niezgodne z ustawą. My, Polska Izba Przemysłu Drzewnego i nasze stowarzyszenie wystąpiliśmy do ministra klimatu z pismem, w którym domagaliśmy się, żeby te subwencje spalania drewna pełnowartościowego i pierwotnej biomasy leśnej nie miały miejsca i popierając też te rozwiązania, które znajdowały się w projekcie dyrektywy RED III, jednocześnie też prosząc o sformułowanie wreszcie konkretnej definicji drewna energetycznego, niestety dostaliśmy pismo, które tu jakby potwierdza to, co panowie mówiliście, że póki nie będzie definicji, czy nie będzie dyrektywy RED III, to ministerstwo
nie chce przystępować do sformułowania takiej definicji. Ale bez tej definicji w zasadzie nic się nie zmieni, bo firmy, które handlują biomasą, zatrudniają brakarzy, którzy po prostu no, piszą oświadczenia, że dane drewno jest deprecjonowane i się nie nadaje do produkcji niczego innego oprócz spalenia. I to jest błędne koło. Także jakby tu nie widać w ogóle dobrej woli rządu i to nie widać tej dobrej woli od 2015 roku, jak ta ustawa powstała, bo już od 2016 roku w zasadzie, czy 15, nasze stowarzyszenie systematycznie wysyła do Ministerstwa Klimatu, ale nie tylko do Ministerstwa Klimatu, do wszystkich możliwych agent pisma w sprawie właśnie zaprzestania subwencjonowanego spalania drewna. Teraz w dobie szczególnie braku surowca wywołanego wojną w Ukrainie, to jest bardzo duży problem dla naszej branży, ale myślę, że dla wszystkich branż drzewnych, bo ceny drewna wzrosły bardzo. No, z roku na rok po kilkadziesiąt procent. Cena drewna sprzed 2 lat w stosunku do tej ceny, którą mieliśmy w 2022 roku, czy 2023, no to jest ponad 100% wyższa cena. Mhm. To przepraszam, jeśli mogę dopytać, mamy też pytanie na czacie. Myślę, że w takim razie może pan mógłby na to odpowiedzieć, bo wspomniał pan o tym, że energetyka przemysłowa dostaje dotacje, producenci mebli, nic nam o tym nie wiadomo, jak rozumiem. Więc to jest pytanie od pani Małgorzaty. Skoro energetyka przemysłowa jest dotowana uprawnieniami do emisji, to czy można oszacować przy jesiennej cenie 800 zł za metr sześcienny drewna średniowymiarowego, jaką rzeczywiście cenę musiał zapłacić zakład energetyczny za to drewno? Czyli jaki mógłby być procentowo upust dla energetyki? Po pierwsze, no to drewno nie kosztowało 800 zł. Przynajmniej tej jesieni drewno średniowymiarowe kosztowało mniej. Maksymalne ceny gdzieś tam na aukcjach systemowych, czyli tych aukcjach otwartych, drewna średniowymiarowego, przynajmniej drewna S2A, bo to też drewno średniowymiarowe jest dość szerokim pojęciem, to drewno kosztowało gdzieś tam do 600 zł, powiedzmy. Ale należy liczyć, jakby brać pod uwagę średnią cenę uzyskiwaną we wszystkich formach sprzedaży na portalu i czyli na tym jakby etapie, który obejmuje tylko firmy, które kupują, bazując na historii zakupów i ten etap, który wynika z wolnego rynku, jakby trzeba brać średnią cenę ważoną, to ma sens, bo porównywanie jakby takich spotowych cen nie ma sensu. Natomiast ja myślę, że tu większy problem jest to i to pokazuje, na ile mogą sobie pozwolić firmy energetyczne czy pośrednicy, którzy do energetyki dostarczają, jakie są ceny odpadów pozrębowych, czyli surowca małowymiarowego, on jest opatrzony takim symbolem M2E. No można powiedzieć, że to jest ten chrust, który był obiecywany obywatelom. I tam ceny są bardzo wysokie, bo maksymalnie dochodziły do ponad 1000 zł. Teraz mniej więcej na aukcjach oczywiście, ale tu nie ma jakby tego etapu w ogóle objętego historią, więc sprzedaż jest tylko na wolnym rynku. I ceny teraz to jest około 500-600 zł, przynajmniej w naszych okolicach, za metr sześcienny. Z tego co wiem, no to energetyka płaci mniej więcej 800 zł za tonę, czyli tam 80, około 70-80 zł za gigajoula teraz mniej więcej. To mniej więcej jest około 800-700 zł za tonę biomasy. Takie mniej więcej są stawki teraz na rynku. Mhm. Jeszcze tytułem może takiego komentarza i do pytania, to też jestem ciekaw, jak wszyscy Państwo do tego się odniosą. Pierwsza wersja dyrektywy RED pochodzi z roku 2008. Tutaj z raportu mamy dane, że w ciągu tych 15 lat zużycie biomasy drzewnej w polskiej energetyce wzrosło i tu uwaga 140-krotnie, do czego właśnie przyczyniły się przede wszystkim dopłaty i dotacje.
W ciągu 6 lat między rokiem 2015 a 2021 elektrownie otrzymały niemalże 7 miliardów złotych wsparcia finansowego na spalanie drewna. Więc to jest też pytanie, skoro mamy od 2000, jak rozumiem, od 2008 roku nowego gracza czy chętnego przy stole na ten sam towar, czyli drewno, poza powiedzmy tradycyjnymi kupującymi, to pytanie, na ile to zwiększa kilka rzeczy. To znaczy oczywiście cenę surowca, zapotrzebowanie na ten surowiec i być może też, czy jaki to ma wpływ inflacyjny na wzrost cen energii, które później nadal, powiedzmy, jako efektem domina przekładają się na ceny innych towarów. Czy tutaj państwo widzą jakąś zależność i wpływ dyrektywy RED właśnie na te sytuacje? To może pytanie, ponieważ pan Radosław wspomniał, że jest dziennikarzem gospodarczym, czy tu by pan widział jakieś przełożenie inflacyjne? Czy można tu widzieć taką zależność, czy jest to raczej kwestia też wielu innych czynników? Czy trudno pewnie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Pewnie w jakimś sensie wzrost cen biomasy wpływa na poziom wskaźnika cen energii, który ma z kolei duże przełożenie na poziom inflacji konsumenckiej w Polsce. Natomiast nie przesadzałbym, nie przywiązywałbym do tego jakiejś kluczowej roli. W sensie, że to jest za mały udział w rynku, żeby decydować o tym, o jakimś takim realnym wpływie na poziom inflacji mierzonej przez GUS. Rozumiem. A czy z punktu widzenia Lasów Państwowych, czy jest to obserwowane, może to być też również zwiększona presja na lasy, na pozyskanie surowca, czy nie widział pan takiej zależności, że nie. Energetyki? Nie. Nie. To też jest, często z kolegami z przemysłu dyskutujemy, dyskusje przynajmniej parę lat temu były takie, żeby zwiększyć ilość pozyskania w czasie koniunktury, żeby tego drewna było trochę więcej danego asortymentu, albo w tej chwili produkujemy, no lepiej schodzi to, lepiej tamto. No to niestety my jesteśmy trochę sztywni, bo my nie działamy na zasadzie popyt-podaż, tylko mamy swój plan i ten plan realizujemy. Plan zatwierdzony przez ministra, wynikający z planu urządzenia lasu, etat, i to jest nasze jakby takie, no, wyznacznik naszego działania. I faktycznie tu jesteśmy nieelastyczni, jeśli chodzi o prawo podaży i popytu, bo faktycznie, no, drewno się sprzedaje tak, rzućmy się do lasu, wyharatajmy, ile tam się da, sprzedajmy. No tak nie działa, to tak nie działa, szanowni państwo. Właśnie to tak nie jest, no, bo chociaż nam się to ciągle wmawia, że tak jest, to tak po prostu nie jest. To ciekaw jestem tutaj o komentarz i branży, i przedstawiciela organizacji pozarządowej, to może... Ja chciałem się odnieść po pierwsze do kwestii dopłat. Te 7 miliardów dotyczy w ogóle biomasy stałej, więc tam, no, w większości to jest biomasa drzewna, ale nie w 100%, tam pewnie około w 80%. Ale to prawda, że około miliarda złotych rocznie na ten cel idzie. I co ciekawe, tak naprawdę Polska, jeśli chodzi o takie procentowe wsparcie dla bioenergetyki, jest na czele Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o udział dopłat do biomasy w dopłatach do odnawialnych źródeł energii w ogóle, w dotacjach do odnawialnych źródeł energii, to jesteśmy na pierwszym miejscu. W niektórych latach to było 30% środków wszystkich na OZE szło na bioenergetykę. To jest oczywiście w takich kategoriach nominalnych to będzie inaczej, prawda? Niemcy mają chociażby w ogóle więcej dopłat, więc będą dopłacać więcej do biomasy też, ale procentowo jesteśmy na czele. Więc tylko chcę tak jakby podkreślić, jak bardzo w Polsce się stawia na dopłacanie do biomasy. I jeśli chodzi o ten wzrost zużycia biomasy w energetyce, no to nie ma się co oszukiwać, że on jest napędzany tymi dopłatami. No i gdyby nie było takich dopłat, to on na pewno nie byłby taki szybki. Ja chciałem się odnieść do tego, co powiedział pan z Lasów Państwowych. No to prawda, że Lasy Państwowe mają plany urządzenia lasu i kierują się tymi planami urządzenia lasu. Moglibyśmy dyskutować, czy w tych planach urządzenia lasu powinno być, czy nie powinniśmy zmniejszać, czy zwiększać pozyskanie, to może nie na ten temat. Rzeczywiście nie jest tak, że jest jakiś większy popyt i Lasy Państwowe wchodzą do lasu i wycinają teraz 20 milionów metrów sześciennych drewna więcej. To jest prawda, ale ja chciałbym powiedzieć, że
patrząc na to, jakie są potrzeby walki z kryzysem klimatyczno-ekologicznym na skalę światową i to, jaki wkład powinniśmy mieć w Polsce, myślę, że musimy zastanowić się, jak zrobić, jak załatwić taką sprawę, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko. Co mam na myśli to mówiąc? Z jednej strony mówi się o tym, że powinniśmy oddawać duże tereny zarówno na morzu, jak i na lądzie, naturze, tak? Żeby to były takie obszary stabilizacji klimatu, żeby to były obszary, gdzie mogą zachodzić naturalne procesy przyrodnicze, żeby zachowała się bioróżnorodność. Z drugiej strony mówimy o tym, że potrzebujemy drewna do tego, żeby przechodzić na biogospodarkę, żeby zastępować różne produkty drewnem właśnie, żeby budować na przykład domy z drewna, żeby nie wykorzystywać innych materiałów, które się wiążą z większymi emisjami dwutlenku węgla do atmosfery. I powiem, dlaczego o tym mówię teraz. Dlatego, że uważam, że w perspektywie tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, czyli z jednej strony biogospodarki, z drugiej strony potrzeby ochrony klimatu i bioróżnorodności, to ekstremalnie ważne, żeby pieniądze, którymi dysponujemy, były kierowane na wprowadzanie rozwiązań, które sprawią, że będziemy w bardziej racjonalny, oszczędny, rozsądny sposób zarządzać zasobami drzewnymi. Musimy naprawdę z wielką rozwagą podchodzić do tego, w jaki sposób wykorzystujemy drewno. Dlatego mówię o tym inwestowaniu w efektywność energetyczną, żeby mieć tyle samo ciepła, ale wykorzystać do tego mniej drewna. Ale dlatego też bardzo będę powtarzał, że musimy stawiać bardzo mocno w sposób regulacyjny, ale też może na stawianie na technologię, żeby stosować tą zasadę kaskadowego wykorzystania drewna. Powinniśmy odzyskiwać więcej drewna. Dlaczego w Niemczech produkcja drewna poużytkowego, produkcja, tak ją nazwijmy, jest 20-krotnie większa niż w Polsce? Dlaczego w Czechach jest 2-krotnie większa niż w Polsce, mimo że to jest mniejszy kraj? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie wykorzystujemy w bardziej rozsądny sposób tego, co mamy? Więc tak mówiąc o tej grze popytu, podaży i tych mechanizmów, które mamy do dyspozycji, ponieważ tak naprawdę pieniądze, to gdzie przekierujemy pieniądze, w duży sposób wpływa na to, jakie będą potem szły za tym różne procesy w gospodarce. Więc musimy naprawdę podjąć pilnie decyzje, żeby te pieniądze kierowały nas w kierunku bardziej rozsądnego z wykorzystywania tego drewna. Dziękuję za wypowiedź. Nie wiem, czy źle odczytałem sygnały, czy pan Jędrzej chciałby też skomentować, czy mylę się? Nie zgłaszałem się, ale no jakby tu popieram to, co mówi pan Mikos, bo rzeczywiście musimy po prostu iść w dobrą stronę, żeby ten rozwój był logiczny i spalanie drewna w energetyce zawodowej to jest najgłupszy ekonomicznie i ekologicznie sposób osiągania celów OZE. Bo są przecież dużo bardziej zaawansowane, dużo bardziej przyjazne środowisku, ale też przemysłowi, a co za tym idzie i budżetowi państwa sposoby. Tylko no, trzeba po prostu podejmować decyzje, trzeba działać, nie można chować głowy w piasek, trzeba stworzyć regulacje, trzeba zdefiniować, co jest drewnem energetycznym. Trzeba działać. No, do tej pory widzimy jakby opieszałość rządu, w ogóle brak chęci, pomocy, jeżeli chodzi o drewno przemysłowi, jeżeli chodzi o drewno poużytkowe. Większość tego drewna w Polsce jest oczywiście też spalana albo gdzieś trafia na wysypiska. Nie ma żadnego wsparcia dla odzysku tego drewna. Nie ma też wsparcia dla przemysłu, który, jeżeli chodzi o przemysł płytowy, wiele firm w Polsce ma już instalacje do oczyszczania drewna poużytkowego. Nie możemy tego drewna importować z zagranicy, póki co w Polsce ten rynek jest słaby, nie ma odpowiedniej
podaży drewna poużytkowego, ale za granicą możemy to kupić. Ale nie możemy się nawet uczyć, nie możemy rozwijać tego procesu, dlatego że od ponad 2 lat nie otrzymujemy pozwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów, a ten odpad no to jest tak samo jak makulatura czy złom, to jest surowiec, to jest coś, co my kupujemy jako przemysł płytowy. To nie trafia na jakieś wysypiska nielegalne, tylko to jest użytkowane jak surowcowo. I, no i nie wiem, czemu tak jest. Także to rozprowadzimy próby rozmowy z ministerstwem, ale no niestety bezskuteczne. Rozumiem, dziękuję. Czy pan Tomasz chciał skomentować? Jeśli pan mnie zachęca, to skomentuję. Jasne. A czy do pana Jędrzeja mogę mieć pytanie? Bo jeśli pan Jędrzej się zgodzi. Okej. Okay. Panie Andrzeju, wspomniał pan o M2E, zaraz do tego wrócimy. Czy zna pan jakieś przykłady produkcji płyt z tego drewna, albo ile zakłady z państwa branży kupują drewna M2E? Nie, ale ja mówiłem jakby w takim kontekście, że dlatego, że jest wsparcie, oczywiście z M2E się raczej płyty nie wyprodukuje, no trzeba by się mocno starać, ale to nie jest dla nas surowiec do produkcji. Ale chodziło mi o to, że ceny M2E pokazują, jak wsparcie państwa, jak subwencje wpływają na ceny biomasy. O to mi chodziło, że po prostu one zniekształciły rynek, bo drewno M2E w wielu wypadkach jest droższe niż drewno tartaczne nawet. Więc po prostu to wszystko na głowie stoi. Każda subwencja niszczy rynek i to jest no, tu jakby... Bardzo dobry tego przykład. A jednocześnie tak wysokie ceny drewna M2E zachęcają do spalania drewna lepszej jakości, które jest trochę tańsze. No i to po prostu no, tu z kolei ekonomia sprzyja spalaniu drewna średniowymiarowego czy nawet wielkowymiarowego, bo to drewno jest tańsze i wydajniejsze niż M2E. Co się z panem zgadzam. Czyli niekoniecznie jest ten argument o tym, że każde drewno może zastosować w przemyśle, jest właściwy w każdym przypadku. I teraz odnosząc się do tego, co pan Jędrzej powiedział, że te subwencje trochę ten rynek zaburzają. Panie Augustynie, czy nie obawia się pan, gdy deklaratywnie prowadzimy, dyrektywnie, że tylko dany jeden sortyment możemy wykorzystywać w energetyce, bo tak pan twierdził, zasada kaskadowego wykorzystania drewna, nie spowoduje nam w sytuacjach takiego kryzysu, jak mamy w tym roku, że brakuje nam nośników energii, brakuje nam gazu, brakuje nam węgla, nagły wzrost cen innych nośników, które będą zastępowały ten nośnik. Czyli nie zadziała nam prawo popytu podaży wprost, nie będziemy mogli zastąpić jednego produktu innym, a szukać dokładnie tego produktu, który mamy określonego z góry do wykorzystania. Bo moim zdaniem jest to zagrożenie dla działalności rynku generalnie. Tak? Przepraszam, tylko małe techniczne. Uczestników online bardzo bym prosił o wpisywanie pytań tekstowo. Tak? Dziękuję. To ja tylko powtórzę, że nigdy ani ja tego nie powiedziałem, ani żadna inna osoba, z którą ja pracuję, z którymi robię jakieś stanowiska czy wspólne, żeby zakazać spalania czegokolwiek. Mówimy o tym, żeby nie zaliczać spalania pierwotnej biomasy drzewnej do celów OZE, ze względu na to, że po prostu jest to niezgodne z wiedzą naukową, ponieważ spalanie takiego drewna jest wysokoemisyjne, więc spełniamy cele OZE tylko i wyłącznie na papierze, kiedy spalamy taką biomasę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to nie dopłacać do tego. To są dwie rzeczy. I zostawmy te rzeczy już wtedy rynkowi. Ja jestem przekonany, że wtedy przemysł drzewny sobie poradzi z tym i będzie mógł spokojnie na sprawiedliwych zasadach konkurować z bioenergetyką. I jestem przekonany, że ilość drewna spalanego w bioenergetyce po prostu spadnie. A popierajmy te rozwiązania, które rzeczywiście prowadzą do obniżenia emisji i nie zaburzają sytuacji na rynku drzewnym, czyli popierajmy efektywność energetyczną, popierajmy panele fotowoltaiczne, popierajmy energię z wiatru, miejmy nadzieję, że zostanie odblokowana ta możliwość w Polsce, popierajmy pompy ciepła, które dają dużo ciepła przy małej ilości energii. Nie zakazujmy spalania niczego, tylko popierajmy rozwiązania, które są pozytywne. Ja się zgadzam z panem co do subsydiowania wszystkich form wsparcia. To tego nie powinno być tych subsydiów. Wtedy rynek faktycznie zadziała, tak? To jest prawda. Tylko czy nie chcemy subsydiować
wstrzymać subsydiów w jednej formie, prawda, produkcji energii, a subsydiować inne, bo to już jest, moim zdaniem, będzie... Popadamy w jakąś pułapkę subsydiowania wszystkiego. Ale też, jeszcze tylko skończę z tym pytaniem, bo jasne. Ja się obawiam jednego. Wprowadzenie definicji pierwotnej biomasy może spowodować to, bo cały czas nasz cel się nie zmienia o wykorzystania, prawda? Cały czas instalacje mamy, one są. Czy nie obawia się pan tego, że do Europy zacznie sprowadzany być surowiec, nie wiem, pelet z całego świata? Czyli tam będziemy to drewno mielić, przerabiać na pelet i ono będzie trafiać do Europy, tak czy siak. Więc cały ten nasz, nasze zaangażowanie w ten system, no to w zasadzie będzie jakiś bypass zrobiony. Dlatego polityka Europejskiego Zielonego Ładu jest całkiem kompleksowa i jednym z jej elementów jest wprowadzenie tak zwanego deforestation law, które właśnie ma przeciwdziałać takim praktykom. To znaczy drewno, które będzie wprowadzane, a wszystkie produkty drzewne, które będą wprowadzane na rynek Unii Europejskiej, będą musiały mieć... Podmioty wprowadzające te produkty będą musiały się upewnić, że nie pochodzą te produkty drzewne z degradacji lasów lub z wylesiania. Więc mam nadzieję, że to odpowiada na pana pytanie. To zagrożenie jest zaopiekowane w tym całościowym projekcie Europejskiego Zielonego Ładu. Przepraszam, bo zbliżamy się do końca. Gdzieś tutaj są te poglądy pomiędzy tym, czy puszczamy pieniądze z dymem, czy nie, i jak regulować subsydia. Być może właśnie gdzieś problemem jest być może przeregulowanie, regulowanie. Jest to też rodzaj czasami jakiegoś zaburzenia. Jak rozumiem, tutaj są opinie różne. Co z jednej strony mogę powiedzieć, że właściwie mnie to cieszy, bo jest to, myślę, temat do kolejnej dyskusji. Ja prosiłem Państwa o zadawanie pytań. Na razie online widzę tylko bardziej, powiedzmy, komentarze. Czy ktoś z Państwa na sali chciałby zadać pytanie? Komuś z panelistów? Widzę też, że zgłasza się jeden z użytkowników online. Możemy, myślę, zaryzykować pytanie od pana Krzysztofa. Czy to jest możliwe, żeby pana Krzysztofa włączyć? Tak, ma pan już włączony, panie Krzysztofie, ma pan włączony mikrofon. Prosimy o pytanie. Dzień dobry państwu. Nazywam się Krzysztof Woźniak. Jestem sekretarzem Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego, a więc organizacji pozarządowej, która generalnie zajmuje się tematyką, o której tutaj mówimy. Nie pisałem pytania na czacie i nigdy, ponieważ jest to zablokowane. Nie wiem, dlaczego tak jest, także nie miałem takiej możliwości. Także dziękuję bardzo za możliwość. Tak, przepraszam, że przerywam, tam była sesja pytań i odpowiedzi. To po prostu inny element w Zooma. Tak, proszę. Rozumiem. Okej, więc proszę państwa, no tutaj wydaje się tak, że to, o czym mówił pan Augustyn Mikos, jest klucz całego tego spotkania. No ale my jako organizacja pozarządowa, która się zajmuje przyrodą, która się zajmuje klimatem i która ma radę naukową, która swoje poglądy właśnie z tych źródeł czerpie, no musimy niestety powiedzieć, że takie podejście do ograniczania, bo wydaje się, że ten postulat ograniczenia masowego używania biomasy właśnie w energetyce, która ma niską sprawność, no nie jest dobre. I tutaj ograniczanie tego nie może następować w sposób takim sposobem, jaki tu został zaproponowany, ponieważ jest on daleki od właśnie naukowych podstaw i od tego, jak w rzeczywistości przyroda działa. Więc przede wszystkim chodzi o to, że nawet taki mały przykład, to stanowisko organizacji pozarządowych wyrażone tutaj nie jest stanowiskiem organizacji pozarządowych, jest stanowiskiem niektórych organizacji pozarządowych. No to właśnie tego typu niedokładności powodują, że później zabrniemy w taki moment, w którym będziemy łatwym celem, żeby nasze postulaty były realizowane. Na przykład główny postulat tutaj, czy jakaś wiadomość, informacja, że biomasa czy spalanie biomasy ma wysoką emisyjność CO2, no to jest po prostu, to jest zupełnie niezgodne z nauką, która i z przyrodą, tak jak ona działa, bo jak wiemy z gospodarki o obiegu zamkniętym, ta gospodarka opiera się już nie tylko na tym, kiedy się pozyskuje to źródło energii, a tutaj
jest przecież pochłanianie dwutlenku węgla i jeżeli spalamy to, to nie jest, fizycznie nie jesteśmy w stanie wyemitować więcej dwutlenku węgla niż on został pobrany, ale gospodarka o obiegu zamkniętym to jest jeszcze wcześniejszy etap, to jest również etap projektowania. Także my nie możemy opuszczać tych i zapominać o tym, że to tak jest, więc spalanie, w ogóle biomasa czym jest? Tutaj nikt nawet nie mówi, czym jest biomasa. Biomasa przecież nie jest OZE dlatego, że ktoś wpisał to do przepisów w taki sposób czy inny, tylko dlatego, że takie są jej fizyczne własności. Biomasa, tak jak mówią nasze źródła naukowe, nasi naukowcy z naszej Rady Naukowej, to jest energia słoneczna. To jest energia słoneczna, która no w procesie fotosyntezy jest jeszcze w dodatku zmagazynowana, a więc jest to OZE. Nie możemy walczyć ze spalaniem biomasy w dużych zakładach tym, że my powiemy, że no ona nie jest OZE w pewnych tam przypadkach. My możemy spróbować ograniczać na przykład dopłaty dla takich, ale nie nazywając tego, że biomasa tam nie jest OZE, a więc takim sposobem my jako organizacja pozarządowa nigdy się nie przyłączymy do takiego sposobu ograniczania używania biomasy na przykład w dużych zakładach, co również być może naszym postulatem jest. Trzeba tak, przepraszam, pamiętać przepraszam, o tym, że przerywam, natomiast pan tu bardziej się rozwinął w komentarz, ponieważ goni nas czas. Czy mógłbym prosić o pytanie, chyba że chciał pan tylko skomentować? Pytanie jest takie, czy dlaczego organizacja pozarządowa, którą reprezentuje pan Augustyn Mikos, nie uznaje tego, że spalanie biomasy, czy że biomasa jest zawsze odnawialnym źródłem energii. Dlaczego tą metodą państwo próbują osiągnąć swój cel, a nie metodą naukową? Jeśli to było pytanie stricte do mnie, to ja się odniosę. Ja powiem, że to, o czym ja mówię, nie wymyśliłem tego. Opieram się na opracowaniach naukowych i stricte na opracowaniu Wspólnego Centrum Badawczego przy Komisji Europejskiej. To jest taka grupa badaczy, instytucja ugruntowana, która zajmuje się prowadzeniem badań i też prowadzeniem przeglądów literatury, właśnie które mają w jakiś sposób kierować opracowywaniem polityk. Tak? Chodzi o to, żeby Komisja Europejska opracowywała propozycje wprowadzanych regulacji na podstawie wiedzy naukowej. I w raporcie z 2021 roku przedstawiono emisyjność różnych rodzajów biomasy drzewnej i tak naprawdę pierwotna biomasa drzewna, wszystkie jej rodzaje zostały uznane za bardziej emisyjne od węgla i gazu w perspektywie czasowej od 10 lat, to wszystkie, do kilkudziesięciu lub nawet do ponad 100 lat, w zależności od tego, skąd ta biomasa pochodzi. I to jest może pewien problem, jeśli chodzi o terminy, których używamy, bo to prawda, że drzewa się odnawiają, tak? To jest odnawialne źródło energii w pewnym stopniu, ponieważ drzewo odrasta. Tylko jeśli spalimy drzewo, to ono, żeby odrosnąć, potrzebuje na przykład 100 lat, tak? Więc rzeczywiście ten dwutlenek węgla zostanie związany z powrotem, ale w perspektywie 10, kilkudziesięciu lub 100 lat, w zależności od tego, jaki rodzaj biomasy spalimy. Więc biomasa drzewna jest wysoko emisyjna i to jest wiedza naukowa. To nie jest wiedza naukowa. Proszę pana, odsyłam, bardzo chętnie podzielę się z panem raportem i źródłami, na podstawie których opieram swoje wypowiedzi w tym momencie. Okej, a jak mogę je zdobyć? Bardzo proszę o pozostawienie adresu e-mail, możemy to porozmawiać. Adres mój tam jest, bo myśmy się tak zgłaszali. Ja bardzo dziękuję za udzielenie tego głosu, ale biomasa jest energią odnawialną, bo to jest energia słoneczna, a nie dlatego, że odrasta. To jest energia słoneczna, po prostu. Tak, jeśli dobrze rozumiem pana Augustyna i to, co również czytałem na ten temat, chodzi o to, że jest odnawialna, natomiast problemem jest perspektywa czasowa tego odnowienia, zwłaszcza w kontekście tego, o czym wspomniał wcześniej pan Augustyn, czyli Zielonego Ładu i powiązanych spraw,
ponieważ jesteśmy po czasie, więc tylko krótko powiem. No jest też mowa o celu na przykład o celu na rok 2050, gdzie emisje ludzkości powiedzmy powinny bilansować się do zera. I tutaj też ten problem biomasy występuje. Z studium, o którym mówił pan Augustyn, z angielska to jest skrót GRC i na stronie tego centrum znajdzie pan to opracowanie. Zresztą zrobione też przez grupę naukowców. Teraz, ponieważ jesteśmy lekko po czasie... Jak pan pozwoli mi na następnej debacie się wypowiedzieć, to ja wytłumaczę, dlaczego to nie jest problem czasowy i dlaczego to nie jest problem czasowy w Polsce. Jesteśmy otwarci na debatę. Może jak pan zauważył, też zaprosiłem gości o różnych poglądach. Proszę, na stronie internetowej Instytutu też znajdzie pan kontakt do mnie. Bardzo bym prosił o kontakt. Wtedy też może w następnej debacie też porozmawialibyśmy z pana udziałem, tak żeby pokazać bardzo różne perspektywy. Oczywiście. To ja dziękuję bardzo za głos. Natomiast jak mówię, jesteśmy po czasie, więc każdego z gości poprosiłbym może o jedno, dwa zdania z najważniejszą myślą, czy rekomendacją, czy wnioskiem po tej debacie. Poprosiłbym o głos pana Jędrzeja. Ja niestety nie mam jakby tu optymistycznego nastawienia. Nie widać dobrej woli ze strony rządu, a w takiej sytuacji będzie to powodowało dalszy deficyt drewna na rynku, jego zwyżkę cen i bez odpowiednich regulacji, bez definiowania drewna energetycznego, no niestety nie widzę tu postępu. Dziękuję. Panie Radosławie? Ja tylko dwa słowa tytułem uzupełnienia tego, o czym była mowa tutaj. Uważam, że rewizja czeka nie tylko spalania biomasy przez energetykę systemową czy przez ciepłownię, ale też przez gospodarstwa domowe. W Danii jest taka sytuacja i w innych, no przede wszystkim jeżeli mogę skupić się na Danii, gdzie drewno jest jednym z podstawowych paliw grzewczych używanych przez odbiorców indywidualnych i Dania jako jeden wielki kraj per saldo konsumuje połowę drewna pozyskiwanego w porównywalnej wielkościowo Łotwie. I transport tego drewna, sama wycinka, procesy związane z wycinką, potem transportem do Danii, uważam, że przy takim ogólnym bilansowaniu emisyjności tego zjawiska, wydaje mi się, że w tym wypadku na pewno nie można mówić o pełnowartościowym czy odnawialnej energii w pełnym tego słowa znaczeniu. Dziękuję. Super. Dziękuję też za tę perspektywę. Panie Tomaszu? Komentarz, tak? Ale mogę dłużej, czy już muszę kończyć? Okej, dobrze. Jeśli wszyscy się zgodzą, myślę, że tak. No, ja mam, panie Augustynie, pan mówi o tym raporcie Joint Research Center, tak? I tej końcowej takiej macierzy. Takiej. Tak. To tam akurat nie wszystko jest na czerwono. Pozyskiwanie gałęzi i glas tych drzew jest na zielono, czyli pozytywny bądź neutralny skutek. Punkt jeden w tej macierzy. Jeden z 20 scenariuszy. Tak. Jeden jedyny. Pozyskiwanie mało wymiarowych pozostałości pozrębowych z lasów i glastych. Dokładnie. Z liściastych to drewno, które ma niewielki wpływ i krótkoterminowo. Reszta dotyczy odlesiania, wylesiania, zalesiania plantacji starych drzewostanów, old growth forest i tak dalej. Czyli generalnie to, co my pozyskujemy z lasu, mieści się w granicach dopuszczonych przez raport Joint Research Center jako biomasa, która nie powoduje wielkich zaburzeń. Ja ten raport znam. Dobrze. Go znam. Czyli nie jesteśmy tacy najgorsi, jeśli chodzi o lasy państwowe. Przynajmniej z tym, co robimy dotychczas. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja taki komentarz krótki, bo pan Piotr miał mi zadać pytanie, to nie jest ustawiane, miał zadać pytanie, ile tego drewna dla przemysłu i w ogóle może być? Taki plan, ale dyskusja potoczyła się żywo w innych kierunkach. Ale ja się przygotowałem troszeczkę, proszę państwo, że nie chciałbym tej wiedzy stracić. Otóż w lasach państwowych tego drewna najniższej jakości, bo to mówimy o drewnie najniższej jakości, takiego, którego zastosowanie jest ograniczone albo do produkcji płyt, czyli to, co produkuje pan, no może, no pan Jędrzej nie wprost, ale zakłady, które reprezentuje państwa stowarzyszenie, czy też drewna opałowego, typowego dla ludności, mamy, jeśli chodzi o grubiznę, co roku około 10-15%. To możemy sobie określić, wiedząc, ile pozyskujemy rocznie drewna, to jest około 10-15% tego drewna najniższej jakości. Pozyskujemy 40 milionów, około, cirka.
Natomiast drewna tak zwanej drobnicy opałowej, opałowej nie, po prostu drobnicy, drewna też najniższej jakości, tylko małowymiarowego, pozyskujemy około 5% w stosunku do grubizny. Czyli do 2 milionów maksymalnie, do 2 milionów, taki poziom, 2 milionów metrów. Czyli mówimy o poziomie około 8, maksymalnie 6-8 milionów grubizny i około maksymalnie 2 miliony metrów sześciennych drobnicy. Większość tego drewna, bo to jest nasz korporacyjny, powiem, target, to są nasi docelowi odbiorcy, to są odbiorcy indywidualni. Ja się cieszę, że dzisiaj doszliśmy do porozumienia z panem Augustynem. Ja jestem bardzo uspokojony tym, że pracownia nie chce zabierać ludziom możliwości palenia drewna w kominkach. Super, to jest fajnie, to jest pozytyw naszej rozmowy, bo obawiałem się, że do tego możemy dojść, a to by było szaleństwo. To tego drewna, to drewno nasze najgorszej jakości w większości pozyskują odbiorcy indywidualni. To jest nasz, zawsze to był nasz cel jako Lasów Państwowych. To są lokalni odbiorcy i to jest faktycznie dobre wykorzystanie biomasy, czyli lokalne wykorzystanie biomasy do ogrzewania. I teraz zmienia nam się troszeczkę sytuacja społeczno-kulturowa. Coraz mniej tych ludzi pozyskuje drewno samowyrobem, nie chodzą do lasu, nie krzesają gałęzi. Że jak państwo obśmialiście ten tak zwany chrust, to w tym roku tego chrustu, tak można było w mediach, tak dosyć lekceważąco do tego podejść, sprzedaliśmy odbiorcom indywidualnym, którzy sami poszli do lasu krzesać te gałęzie, prawie 1 milion metrów sześciennych. Czyli to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Kończąc, to są ilości, które Lasy Państwowe mogą przeznaczyć i to na pewno nie zaspokoi potrzeb energetyki zawodowej. Więc to nie jest też nasz cel. To żebyśmy tak wyjaśnili sobie, że lasy nigdy nie miały na celu zaspokajać wszystkich potrzeb energii zawodowej. Natomiast to drewno, jeśli odbiorców indywidualnych nie będzie, ono będzie powstawało. To nie jest tak, że my wycinamy je specjalnie. Ono po prostu powstaje. W procesie pozyskania zostają gałęzie, zostają elementy, o których mówiłem na początku, te węże, takie krzywe, prawda? Te wszystkie rzeczy, które się mają ograniczony zakres i one zostają. I musimy wymyślić, co z tym drewnem zrobić, jak je wykorzystać gospodarczo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy pracownia miałaby takie zasoby kadrowe, żeby odebrać możliwość palenia drewnem, czy nie, drewno to do palenia w domach. Tak, jesteśmy już w tym czasie rezerwowym, to bym prosił tak o tak, takie... powtarzam, nie jest naszym celem zabronienie ludziom palenia w kominkach drewnem. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja rozumiem, że takie są ilości pozyskiwania danych sortymentów drewna, jak pan mówi, ale zastanawiam się, skąd w takim razie 35 milionów metrów sześciennych drewna spalonego w celach energetycznych w 2021 według GUS-u, a według Agencji Rynku Energii nawet prawie 40 milionów. Więc coś jest nie tak, tak jakby albo źle to liczymy, albo nie wiem co. No myślę, że powinniśmy tutaj wprowadzić jakiś porządek, bardziej rzetelnie zbierać dane, bardziej racjonalnie do tego podejść, żeby racjonalnie planować. I to jest mój postulat na sam koniec. Uważam, że lasy i drewno to jest strategiczny zasób i myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy. Myślę, że to jest akurat taka baza, co do której nie ma żadnych kontrowersji. I naszym postulatem od początku do końca jest to, żeby tym zasobem gospodarować rozsądnie. Żeby zarówno móc chronić przyrodę i klimat, ale żeby też móc godnie i na pewnym poziomie żyć. A jeśli mamy to robić, to musimy wykorzystać ten zasób zgodnie z jego najwyższą środowiskową i gospodarczą wartością. I w mojej ocenie spalanie tego drewna nie jest dobrym pomysłem. Powinno być rozwiązaniem, które mamy na końcu, które robimy w ostatniej kolejności, a już w żadnym wypadku nie powinniśmy do tego dopłacać. I uważam, że ten problem powinien zostać rozwiązany systemowo przez dobre regulacje, tak na poziomie europejskim, jak i na poziomie krajowym. Więc tak chciałem podsumować to, co my popieramy jako organizacja pozarządowa. Super. Znaczy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom online i wszystkim uczestnikom na żywo. Naszymi gośćmi byli Radosław Omachel, dziennikarz Newsweek Polska, pan Tomasz Majerowski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
Augustyn Mikos z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i pan Jędrzej Kasprzak, prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drogopochodnych. Ja zapraszam wszystkich państwa po więcej informacji na strony internetowe Tygodnika Spraw Obywatelskich. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do następnej debaty, oby też z udziałem ministerstwa.